Cześć, ja jestem Max Owoc i dzisiaj będę mówił o edukacji domowej. Uczę się w domu gdzieś od 5 lat i prawdopodobnie nie wiesz w ogóle, co to jest. W skrócie mówiąc, to po prostu taka szkoła w domu. Aktualnie jestem w liceum. Też można się uczyć w liceum. Nawet słyszałem, że technikum jest też możliwe, ale nawet nie badałem tego tematu, bo wiem, że trzeba robić praktyki, a to byłoby, trzeba byłoby załatwiać. Nawet nie próbowałem, nawet nie patrzyłem, czy ja chciałbym, czy byłaby taka możliwość. Nie będę mówił o historii, no chyba że chcecie, to piszcie w komentarzach. Historii edukacji domowej. Ale zastanówcie się, no przecież nauka w domu to też jest jedna z najstarszych edukacji. Na przykład szlachcice mieli swoich nauczycieli, którzy przyjeżdżali do nich do domu, spali u nich, byli karmieni i w zamian za to uczyli tych młodych szlachciców. No dobra, ale czym jest edukacja domowa dla mnie? Tak naprawdę jest wszystkim i temu podporządkowuję. Nie, to ustala moje życie. Gdyby nie było edukacji na edukacji domowej, to by wszystko, całe życie moje inaczej wyglądało. Przede wszystkim największym plusem jest to, że mam wolność. I mogę wybierać, czego chcę się uczyć, kiedy chcę się uczyć, jak dużo chcę się uczyć pewnych przedmiotów. Dzięki edukacji domowej właśnie zaprzestałem takiego ciśnięcia we wszystkim, bo w szkole byłem takim typowym kujonem, że średnio miałem tam ponad 5 i zawsze starałem się być najlepszy. I nawet często słyszałem takie Max, zwolnij, no nie musisz być najlepszy we wszystkich przedmiotach. Jesteś dobry w matematyce, no nie musisz być ekstra w polskim, ale nie wiem, czym to było spowodowane, ale chciałem zawsze być najlepszy. Właśnie przez to, że poszedłem na edukację domową, i też przez wpływ pewnych ludzi, akurat i jeden filmik chyba, to było na kanale Langusta na Palmie, widziałem taki filmik, no że tak naprawdę warto byłoby się uczyć najwyżej dwóch przedmiotów, kilku przedmiotów, żeby być w tym dobrym, ich dobrych. I w końcu stwierdziłem, no że w sumie to jest dobre, ale mimo wszystko nadal mam takie ciśnienie często, że no bo sobie często tak kroję, nie wiem, jak żeby jak najmniej się uczyć i żeby jak się najmniej uczyć, powiedzmy, z historii, która nie jest dla mnie ważna, ale tak czy siak staram się być najlepszy. To zmieniło też w inny sposób patrzenie. Trochę odjeżdżam od tematu tej wolności, zaraz wrócę, ale to zmieniło nastawienie do szkoły w inny sposób, że dawniej, jak się kończyła niedziela, to już miałem takie, o kurde, nie, jutro poniedziałek, znowu trzeba wrócić, czy to ferie się kończyły, czy święta. Nie lubiłem szkoły. Chodziłem, no bo musiałem, nie? A teraz jak już się uczę w domu, to ja mam takie, wow, super, jutro jest poniedziałek, będę się mógł uczyć, bo niedziela jest dniem odpoczynku dla mnie, będę się mógł uczyć, super, i stałem się jeszcze większym kujonem, ale z innym nastawieniem. Nie uczę się dlatego, żeby się przypodobać komuś, czy się popisać, tylko dlatego, żeby samemu mieć dużo w głowie. Wracając do tej wolności, to jest coś świetnego, bo to jest wolność we wszystkim, tak jak już mówiłem, kiedy chcę, się uczę, czego i tak dalej. Znaczy, to nie jest tak, że się uczę jakichkolwiek przedmiotów chcę, tylko że po prostu mogę sobie wybrać, że tego dnia się uczę to i też intensywność, ilość tej nauki. Że powiedzmy jeden przedmiot, taki jak angielski, uczy się go więcej. Kolejny element wolności to jest, są nauczyciele, bo w szkole nie zawsze miałem fajnych nauczycieli, niektórzy faworyzowali innych i dlatego na edukacji domowej bardzo mi się podoba, bo mogę sobie po pierwsze wybrać, jakiego chcę mieć nauczyciela i czy w ogóle chcę mieć nauczyciela, bo czasami, tak jak z historią,
To nie potrzebuję, bo po prostu to polega głównie na tym, żeby się nauczyć i zapamiętać. Nauczyć się i zapamiętać pewien materiał i tyle. Dalej. Szybsza i efektywna nauka. No już nie muszę tłumaczyć, że jak uczę się w domu, to nie mam dojazdu do szkoły. Nie mam przerw, znaczy przerwy mam, ale wtedy, kiedy chcę. Nie ma czegoś jak sprawdzenie dziennika, wszystkich takich innych biurowych spraw, przez co cały czas, jaki się uczę, poświęcam na naukę. Dalej, nie mam też kolegów wokół siebie, którzy by mnie rozpraszali. To kolejny, jeszcze bardziej przyspiesza naukę. Przez to też niektóre osoby są w stanie zrobić 2 lata w rok. 2 lata szkolne w rok, tak? I są szybciej. Kolejny element to są podróże. Być może nie spędzam tak dużo czasu na podróże, jakbym mógł, bo tak naprawdę ucząc się w domu mogę sobie podróżować i się uczyć jednocześnie, ale na przykład w tym roku byłem w Panamie na Światowych Dniach Młodzieży 2 tygodnie. To był w szkole wtedy, nie było ferii wtedy, to była chyba połowa ferii i później jeszcze tydzień po feriach. Byłem też w tym roku na Ukrainie. 2 lata temu jechałem z rodziną w góry. Też w czasie, jak była, się normalnie wszyscy uczyli. I ostatnim elementem, który jest wielkim, olbrzymim plusem dla mnie, to jest kreatywność. Bo jak poszedłem do szkoły, no to po pierwsze też nie byłem tak kreatywny. Mama mówiła, że jak zanim poszedłem do podstawówki, no to piękne obrazy rysowałem, a jak poszedłem już do... Jak już poszedłem do szkoły, wyszedłem z domu, no to ten talent, czy ta kreatywność mi zniknęła. Teraz czuję, że to się odradza, bo mam wiele pomysłów na biznes, czego jestem bardzo zadowolony. Dawniej, jak chodziłem jeszcze do szkoły, to tak jak mówiłem, no nauki nie lubiłem. Teraz co chwilę jakieś pomysły przychodzą, żeby się czegoś nowego uczyć. Może nie takim jak jakaś nawałnica, ale żeby nowe języki studiować, czy wczoraj postanowiłem, że zacznę uczyć się grać na pianinie. Tak, no to są, to jest ile? 6-7 punktów, które są największym plusem dla mnie w edukacji domowej, które są, i to jest edukacja domowa dla mnie. Na tym polega edukacja domowa. Na wolności, efektywnej nauce i kreatywności. To w sumie tyle. Ja, no jeszcze to nastawienie do szkoły, ale to przyszło tak przy okazji. Mam nadzieję, że się podobał materiał. Udostępnij, daj lajka, subskrybuj. Dzięki za oglądanie. Cześć.